Witam. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek z symulatora Insplane 11. Dzisiejszy odcinek będzie poradnikiem, jak uruchomić i zaprogramować FMC w Airbusie A320. Odcinek będzie trwał aż do uruchomienia silników i wypychania. Następna trasa tego lotu będzie przeprowadzana w dalszych odcinkach serii X-Plane. Ten odcinek też był właśnie jako poradnik. Dzisiaj ogólnie jako cała seria odcinków będziemy lecieć z LIRF, czyli o ile się nie mylę, jest to Rzym, czy nie? Ej. Chyba tak, do Echo Delta Delta Foxtrot, czyli Frankfurt. Więc czyli tak. Może zacznijmy bez zbędnego przedłużania. Tu macie stronę. Nie macie strony oczywiście. Tu macie stronę Simbrief, na której możecie sobie zaplanować lot. Albo też wykonaj to, co ja tutaj wykonuję. Wklejam po prostu informacje o locie i on mi tutaj wylicza, ile pasażerów mam wziąć i tak dalej. Więc wejdźmy w ten dispatch system, create new flight i wpiszmy. Dzisiaj sobie lecimy jako Lufthansa 243. Dobrze, i on sobie tutaj myśli i wybieramy sobie Airbusa A320 i chwilowo teraz przeniesiemy się na okienko, którego nie mam na liście, które powinno być. Które tu nie mam. Do Virouta. Możecie sobie pobrać taki program, on wam wytyczy trasę waszą, lotu i tak dalej. I to trzeba wpisać tutaj. Można też to oczywiście wybrać tutaj. Tę zakładkę, jak się wejdzie, to tam sobie można wybierać lotniskami i krajami. Jako, że wiem, na jakiej linii będziemy lecieć i skąd dokąd, to no nie ma co się w to bawić. I teraz tak. Niektórzy potem by się zapytali, jak ja to robię, że w tym FMC coś innego wpisuję, ale to jeszcze do tego wrócimy. Wejdźmy tutaj na przykład, niech będzie ta tutaj trasa. Bardzo ładnie wygląda. Czy to i bardzo ładnie, to ja nie wiem, ale no, może być. Myślę. Ładnie nad górami sobie przelecimy. Więc czyli kopiujmy sobie to. I wklejmy sobie do naszego Simbriefa. Już wam pokazuję. Teraz czemu to się takie wielkie zrobiło? No, już wam pokazuję. Wklejacie to sobie ładnie tutaj. Altitude sobie możecie zmienić z auto na swoją. Na przykład niech to będzie 40 tysięcy stóp na nasz odcinek. Tu klikacie sobie Analyze Road. Jak widać, wszystko tu się ładnie zapisało. I teraz klikacie sobie Generate Online Flight Plan. Temu musi się chwilę dać. To sobie tu porobi. Teraz tak omówię, bo wam tego nie będę pokazywał, tylko przerzucę sobie to potem na drugi monitor i będziemy wpisywać do tego FMC. Ale wam pokażę mniej więcej, jak to tu wygląda.
Tu macie mapę, jak będzie o Island i trasa, lecimy tutaj, tu NDDV to jest lotnisko zapasowe. Już gadam 5 minut, ja jeszcze nic nie zrobiłem, ale tak chyba powinien wyglądać poranni według mnie. I teraz tak, tu macie paliwo zaplanowane. Ogólnie na pokład wyjeżdżamy 7512 kg. Po obliczeniu wszystkiego, tak według tego tu wynika. Przejdźmy tutaj, tu macie wszystkie czasy obliczone. Zazwyczaj tego nie wiem, ja jakoś nie stosuję tego zazwyczaj. I tu macie wszystko, co najważniejsze, ile pasażerów bierzecie na pokład, ile bierzecie ładunku, jak powinien wyglądać masa payload i oraz tu inne różne rzeczy. No i no w sumie tyle, bo tu macie jeszcze po kolei wszystkie punkty wypisane według planu lotu i tak dalej, i tak dalej. No to najważniejsze znajduje się tutaj na górze i tu sobie można pobierać. Ale jest to całkowicie niepotrzebne. Na chwilę, tylko jeszcze. Wchodzicie sobie w zakładkę z samolotem, X-Plane, wchodzicie flight plan. I dodajecie sobie notatnik, dokument tekstowy i wpisujecie sobie nazwę, w jaką chcecie widzieć ten plan w symulatorze. Ja po prostu nazywam to skrótami ICAO. Czyli lecimy LIRF Echo Delta Delta Foxtrot bez spacji żadnych. I teraz daję wam podgląd na ten dokument. Macie widok na dokument tekstowy, który tak jak mówiłem nazywa się LIRF EDDF. Dokładnie tak nazwałem dokument tekstowy. Klejacie sobie to co tam. Jak widać tutaj. Tylko na początku dodajecie LIRF DCT Sofan. Na końcu to jest tak samo DCT NDDF. I taki pliczek sobie możecie zapisać. Zamykamy to. I przejdźmy teraz w takim bądź razie do wypełniania naszego planu lotu. Tylko jeszcze sobie to wpiszę na projekt Fly. Abyście wy, widzowie, jak chcecie widzieć, jak ja się poruszam, jak wejdziecie sobie na projekt Fly stronę, to możecie sobie wyszukać właśnie lot taki, jak mieliście podany i tam wszystkie statystyki powinniście zobaczyć. Jeśli chodzi o mojego użytkownika. Dobrze, więc, czyli to zrobione, teraz wy powinniście w PBA, tam, znaczy na filmie, tak zobaczyć to, co ja wypełniłem. Dobrze, wszystko się zgadza w takim bądź razie. 8 minut pewnego gadania. Uruchommy zatem baterię w samolocie naszym, aby uzyskać zasilanie w kokpicie. Wchodzicie sobie, tu macie w zakładce. Wchodzicie sobie w Ground i bierzecie sobie Grand Power. Podjecie do was tutaj taki samolot, to jest, no jakby to powiedzieć, dodatkowe zasilanie dla naszego samolotu o większej mocy, to jest diesel. Nawet słychać, jak pracuję. U was będzie to cicho, u mnie też jest to w miarę cicho. Dobrze, więc przejdźmy sobie z powrotem do tej kabiny. I tu musimy załączyć External Power. IOS-y na Navigate. Następnie Fuel. Tutaj musimy tutaj zrobić. Nie tak. Widzicie, jedzie nasze paliwo do samolotu. Paliwo przyjechało tutaj teraz. Kabel się podpiął, podpiął się i tu mamy wszystko ładnie napisane. Ja mówiłem chyba 7,5, jak się nie mylę, tak?
i przejdźmy jeszcze raz. Dostajemy może to jest 7,5 i refuel. Teraz nasz samolot się ładnie tankuje. Oczywiście, że to trwa w rzeczywistości trochę dłużej niż to tutaj idzie, no ale wiadomo. W okazji, że jest to stymulacja, to może to potrwać trochę krócej niż powinno. I dobrze, więc to ładnie mamy. Możemy odłączyć w takim razie fuel. Przejdźmy do zakładki. No, przejdźmy do kokpitu naszego. I kliknijmy sobie na load. No niestety tyle pasażerów, ile nam to wyliczyło. 156 jesteśmy w stanie zabrać na pokład. Nie wiem skąd to wyliczę, ale nie wiem, albo ja mam jakiś inny samolot, albo nie wiem, ale 150 mi się tylko mieści. Ale że payload nam tu ładnie wyliczyło 16,3, więc żeby masa się zgadzała w tonach, możemy to sobie zmniejszyć. Trochę z tyłu, trochę z przodu. 16,3. Zakładkę load możemy sobie zamknąć. W takim wypadku. I przejdźmy do następnej fazy. Czyli bierzemy sobie ground handling. Jak ktoś tego nie posiada, to może sobie tutaj wziąć schody, albo nie chce, może po prostu sobie otworzyć drzwi i tyle. Aby ludzie wsiadali. Ja sobie tu biorę te schody i te ładowacze. Zamykamy. I teraz wszystko tu ładnie podjeżdża. Schody podjeżdżają, to podjeżdża. Drzwi się za chwilę otworzą. Pokażę wam to. Schody się suwają. Drzwi się same z siebie otwierają. Dobrze, więc skoro już tą czynność wykonaliśmy, to co powinniśmy się teraz zabrać? Strobe light. Navigation light. Emergency light. Improved window heat. Niech już będzie coś załączone. Mając wszystko w takiej pozycji, możemy się zabrać za programowanie naszego pięknego FMC. No co jest tą myszką? Dobrze. Już 13 minut odcinka, ja jeszcze cały czas jestem dopiero na FMC. No. Coś czuję, że ten poradnik będzie dosyć długi. Teraz sobie klikamy i się wpisuje samo z automatu. Więcej nie potrzebujemy tutaj wypełniać. Jakby ktoś się zastanawiał, jak wejść w tą zakładkę, to tam mi się sama uruchomiła, ale ona czasami nie. Wchodzimy tu w init i klikamy strzałeczkę w prawo. Wchodzi w tą zakładkę. I teraz ta czynność, jaką wykonaliśmy tutaj. Wpisujemy w tą zakładkę CO. RPM. Moglibyśmy tutaj też wpisać ręcznie i przejść do następnej strony, więc tutaj tu flight plan i wpisywać potem tu po kolei wszystko ładnie, pięknie. Ale że dzisiaj nie o to chodzi, żeby to wpisywać sobie, zrobimy tak. I call flight plan reading. OK. Widzicie, nie trzeba nawet pobierać z tamtej strony, wystarczy mieć plan lot. Aligned IRS. I teraz widzicie, wchodzimy sobie tutaj. No to chyba to coś nie jest cały plan lotu, czyż mi się wydaje? Ambesi. Coś mi się wydaje, że to nie jest cały plan lotu. No jasne, że nie jest. Ambesi. No dobrze, no jednak się cały jakoś nie wczytał. Więc trzeba to dodać ręcznie. Abesi un. Czyli teraz wam pokazałem, jak się wchodzi w tą zakładkę, żeby potem nie było. Un 851 do Rollsa. Insert. Wchodzimy Airways i dalej wpisujemy Z162.
Z162. Do ZUE. ZUE. I z ZUE lecimy C163. Do Emparts. Zaczynamy punktem Sovan, tak wszystko się ładnie zgadza. Teraz trzeba wysłuchać ATIS-u. No tak, żeby to zrobić, to wchodzimy na strój wektora, wpisujemy sobie LIRF. I to mamy wszystkie częstotliwości podane. Jeszcze wam to też pokażę. A tak to wygląda. Macie strój wektora i tu macie podane wszystkie częstotliwości radiowe oraz ILS-y do pasów. Jeżeli nie było rzeczy, i wam nie pokazuję, poradni w końcu od tego jest, żebyście wszystko dobrze wiedzieli. Departure 80, 121.85. Departure runway 34 lewy albo 25. Dobrze, wszystko wiadomo. 34 lewy albo 25. To mamy metr. 15 węgłów. Dobrze, wejdźmy sobie na naszą mapę lotu. Mapa lotu oczywiście musi być. Nie wiem czemu zawsze muszę sobie to wchodzić w informacje o rampach, żeby mi to podało i o tych skiwajach. Dobrze, 34R. 34L. 07. 16L. 25. A my jesteśmy w gdzieś to powinno być. Tu jesteśmy. No dobrze, możemy startować z pasa numer 25. Jestem za. Dobrze, możemy sobie zniknąć plan lotu. Departure runway 25. I to będzie droga do wylotu. Jest pasa 25, SOSI 5R. No trans. Insert. Pięknie. Wszystko pięknie, ładnie. Więc następnie, jak już mamy to wpisane, przejdźmy do tutaj. No w sumie jeszcze zapomniałem dodać, że trzeba tutaj też wpisać. A no tak, zapomniałem, że te Airbusy teoretycznie w planie lotu nie potrafią latać 40 tysięcy stóp, ale jakoś tutaj, jeśli chodzi o ustawienie tego, można sobie to na spokojnie autopilota na tyle ustawić, one latają na takich wysokościach, więc nie rozumiem tego. Numer lotu nie jest tu niepotrzebny zupełnie. Przechodzimy sobie w perf. Inicjalizację. No, zakładkę take off. Teraz to musimy wejść.
jeszcze raz, nie wiem, Flex Temperature, oczywiście ładnie wyliczyć i tak dalej, więc następna rzecz, na której wam pokażę odjęczość przeglądarki. Wpisujemy sobie lotnisko, na jakim jesteśmy. No jesteśmy na lotnisku Mir. I sobie klikajmy tak, to tu automatycznie się synchronizuje. Klapy do startu 1, pulse mogą być wyłączone, anti-ice off i pas jest. No słuch. Masy startowe. No właśnie, zamknąłem przy tej masy startowej. Dobrze, wróćmy. Masa startowa. Gdzie my ją tu mamy? Pokażę wam. Jest tutaj 6, 7, 4. I wpisujemy, tak? I wybieramy sobie pas 25. Cały oczywiście. Wyliczmy. I wychodzą nam wartości. Długość pasa, którą właśnie skasowałem. Mieszę z tym. Heading długość. Flex temperature 64. Wpisujemy. Tutaj to oczywiście też trzeba zmienić tak, żeby nam pasowało, że na jedynka. To tu się z automatu wpisuje. To też się z automatu wpisuje. Trans altitude tutaj. Wpisujemy wartość 3400. I wartości V1. V-rotate. I V2. I tu wpiszmy 43. Dobrze. Więc w takim bądź razie no, wszystko jeśli chodzi o FMC. Tu już mamy plan lotu, całą trasę zgraną i tak dalej. Możemy sobie to zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Więc czyli tak. Ludzie już chyba wsiedli. Możemy w takim razie wejść w control panel. I wszystko porozłączać. Uruchomy pompy paliwowe. Drzwi się zamknęły, właśnie słyszeliśmy. Więc uruchamiamy APU. Ustawiamy ciśnienie z 1003. Jest 1003 ustawione. No i tam to APU. Uruchamiane. APU Blitz set on. Palce on. Grand power. I beacony. No on. Wchodzimy sobie w checklisty i wykonujemy before start checklist. Cockpit preparation completed. Gear pins and covers removed. Signs on. Adir's nav mode. Fuel quantity in kilo 07499. Takeoff data set. Barrow reference set. Windows, doors closed. Beacon on. Throttle levers idle. Parking brake on. Checklist completed. Dobrze. Więc czyli wszystko jest gotowe do uruchomienia silników. Z tego co się właśnie dowiedzieliśmy, płonimy sobie po wózek.
On tu ładnie sobie podjeżdża. Nie wykonywać wypychanie i uruchamianie silników. Aha, ja bym tego nie zniknął. No przepraszam was bardzo. No to przybywa. Ale cię wyrobiłem w 30-minutowym odcinku. No bardzo dobrze. Tak, wózek podjechał, podjechał. Park brake. Park brake off. Park brake on. No park brake off, dobrze. To w pozycję start. Park brake off. Rozpoczynamy wypychanie. Starting engine two. Uruchamiamy prawy silnik. Paksy się same z siebie wyłączyły jak po uruchamianiu. I silnik się uruchamia, jak możecie przeuważyć. No i jedzenie w tą stronę, panie. Dobra, już stój, bo nie wiem, coś jakiś żeśmy, nie wiem, nie w tą stronę się to zrobił. No dobrze, uruchommy lewy silnik w takim bądź razie. Dobra, jedź sobie, bo... Jak ty żeśmy wziął ją ustawę? A nie. No nie, no patrz, no ale dobrze mnie ustawił, no trochę inaczej chciałem. Chciałem kolej drogą EB, NG, DN, IDM, BB. I sobie dojedziemy. Dobrze, więc widzicie, wszystkie silniki uruchomione. Nadajemy tak, to jest tak. To jest tak. I checklist. After start checklist. Anti-ice, as required. E-cam status, checked. Pitch trim, 0, decimal, 2, up. Rudder trim, 0. APU, set on. Ground crew, clear. Anti-skid and nose wheel steering, on. Checklist completed. Dobrze, więc w takim bądź razie to było na tyle w tym poradniku. Komentujcie, subskrybujcie i jaśnie wierzę nam i zobaczenia na razie, cześć.